dwa wiatry. Jeden wiatr w polu wiał, drugi wiatr w sadzie grał. Cichuteńko, leciuteńko, liście pieścił i szeleścił, mdlał. Zaczynam od tego, że po prostu poznaję ich, bo każdy ma super osobowość i jeżeli się da przestrzeń ku temu, żeby ktoś się otworzył, no to praktycznie zawsze się da coś naprawdę interesującego wykonać. Ja bym tak chciała pobujać z wami lub tam na górze żyć z piorunami. Czasami sobie myślałam o tym, że kurczę, wyciąganie z ludzi tych takich intymności, że to no nie godzi się, nie? Że to tak, no jakim prawem w ogóle? Ale właśnie potem sobie pomyślałam, nie, no właśnie jeżeli się ludzie też na to godzą, to jeżeli to się przekaże dalej, to coś pozytywnego może z tego wyniknąć. Moje! Nieprawda, moje musi być! Moje! Moje, tylko moje! Przede wszystkim fajna zabawa, bo przychodząc tutaj szłam, żeby się dobrze bawić. Coś nowego, nowe doświadczenie, nowe odkrycie. Fajni ludzie, ciekawi. Kasia, no rewelacyjne podejście, a efekt zaskoczył mnie tak niesamowicie, że jestem w szoku, naprawdę. Wielkie i miłe zaskoczenie. Podziwiam dopasowanie tych wszystkich efektów muzycznych. Jest cudowny dźwięk, bo my wydawałyśmy dźwięki. Wydawałyśmy tak, jak potrafiłyśmy. Ale razem, jak stworzyło się tą całość, no to było dla mnie niesamowite. To wypływało z nas, a to, co wypływało z nas, bardzo było zbliżone do tego, co ci ludzie tu byli i czują. W związku z tym takie postanowienie sprawy nikt nam nic nie nakazywał. Tylko temat był rzucony i sami z siebie to żeśmy wydobywali. Ale cię tak ładnie, proszę. Przejdź proszę ze mną. Wsiądź ze mną w ten samochód i pojedźmy do lasu. Ja tak lubię przyrodę. Nie można siedzieć w domu samemu. Samotność zabija. Trzeba iść do ludzi. Trzeba szukać wśród siebie swoich pokrewnych dusz. Nie siedzieć w domu, nie smucić się, bo lubię czytać książki, owszem. Ale to nie wszystko. Kontakt z żywym słowem, z człowiekiem drugim jest ważniejszy, bo tego nikt nie zastąpi. Samotność bardziej boli niż reumatyzm. Dlatego tu jestem z wami, drodzy moi przyjaciele i przyjaciół. A ja zwyczajnie cieszę się każdym dniem, chociaż brakuje mi godzin. Za krótki jest po prostu. Ale jest wesoło, fajnie. I tak trzeba trzymać. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jest mi z tym dobrze. Jeżeli jest szacunek i właśnie nie ma tego takiego oceniania i nie ma tego oczekiwania, tylko jest ta wolna przestrzeń, oczywiście to od prowadzącego też zależy bardzo mocno, no to dzieją się piękne rzeczy. To wtedy wchodzimy do tego czarodziejskiego lasu, do którego weszliśmy dzisiaj podczas słuchowiska. Super, wspaniałe wspomnienia zostaną z nami na wiele lat. Oby jak najdłużej.